Nie wszystkie dokumenty tworzone przez gminę podlegają obowiązkowym konsultacjom. Obowiązek konsultowania wynika na ogół z, z określonych regulacji zawartych w ustawach. Na przykład w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie istnieje obowiązek konsultowania aktów normatywnych z radami pożytku publicznego, czy też z organizacjami pożytku publicznego w zakresie tych zadań pożytku publicznego. Publicznego, którymi one się zajmują. Jak wspomnieliśmy wcześniej, gminny program nie jest aktem normatywnym, więc gmina nie ma obowiązku przeprowadzenia konsultacji takiego programu. Natomiast i o tym zawsze warto pamiętać. W ustawie o samorządzie gminnym istnieje przepis, który wprowadza możliwość konsultowania wszystkich dokumentów, które są ważne z punktu widzenia gminy. Bez wątpienia gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi jest takim, takim dokumentem. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest bez wątpienia ważną sprawą dla każdej gminy. Dlatego należy te programy konsultować. Konsultować się należy z ekspertami, którzy Zajmują się problemem alkoholizmu, z osobami, które z tym problemem mierzą się na co dzień, z mieszkańcami gminy, którzy przecież ten problem zauważają w swoim bieżącym życiu. Dzięki konsultacji programu będzie on po prostu lepszy, będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby danej społeczności, a w efekcie również doprowadzi do lepszego wydatkowania, no niekiedy, całkiem sporych środków publicznych.